z kim współpracuje tester. Grup tak naprawdę jest kilka, ich liczebność zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, tego jak duża jest firma i tak dalej. Natomiast pierwszą grupą bardzo liczną są programiści. Dlaczego? Ponieważ w projekcie w waszym zespole będzie ich około powiedzmy 4-5 zazwyczaj. I to z nimi będziecie się w pierwszej kolejności komunikować co do waszych błędów, które znaleźliście. Oni też będą się z wami komunikować, jeśli będzie coś niejasnego w tym, co zgłosiliście. Od nich też możecie się oczywiście dużo, dużo nauczyć, bo nie jest to jakaś super konkurencyjna grupa, która będzie wam kłody pod nogi rzucać. Wręcz przeciwnie, są pomocni. Jeżeli wy jako testerzy coś potrzebujecie dodać do projektu, ponieważ wam to ułatwi pracę, to naprawdę nie ma problemu się dogadać. Kwestia jeszcze uzgodnienia na przykład z project managerem, o którym za chwilę. I naprawdę warto się od nich uczyć. To powtórzę jeszcze raz, ponieważ mają duże zasoby wiedzy. Niekoniecznie testerskiej, ale o tym, jak działają aplikacje, jak coś jest zbudowane. Więc fajnie się tego słucha i naprawdę pomaga to w rozwoju. Drugą grupą będą właśnie project managerzy. I te osoby z książkowej definicji są takimi łącznikami pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony mamy świat IT, a z drugiej mamy świat biznesu. Świat biznesu daje nam pomysły na aplikację, co trzeba do niej dołożyć, co zmienić, jak ją usprawnić, żeby ta aplikacja na siebie zarabiała, żeby dawała jakiś profit. I tutaj biznes zawsze będzie chciał nas zasypać nowymi zadaniami, nowymi pytaniami, więc jeżeli programiści dostawaliby taką dawkę pytań, informacji codziennie, nie byliby w stanie wykonać swojej pracy. Dlatego project manager będzie to wszystko filtrował, będzie dopuszczał tylko to, co jest istotne, będzie odrzucał pomysły, które muszą trochę poczekać, ale z drugiej strony, jeżeli zespół IT będzie, że tak powiem, nie wyrabiał się z pracą z przyczyn takich jak na przykład po prostu opóźnianie się w pracy i tak dalej, no to trzeba tutaj to wszystko przyspieszyć, posprzątać, żeby to naprawdę szło w dobrym kierunku. Trzecia grupa to sami klienci. Bardzo rzadko to wystąpi, moim zdaniem, bo z samymi klientami będziecie kontaktować się tylko, gdy nie będzie project managera w firmie. Jest to rzadki przypadek, gdy na przykład przedsiębiorstwo jest jeszcze zbyt małe, jest zbyt mało pracy, żeby zatrudniać dodatkową osobę, żeby to zorganizowała w jakiś sposób. Dlatego też chciałbym tylko zaznaczyć, że możecie na taką sytuację trafić, ale wydaje mi się, że jest to bardzo rzadki przypadek. I ostatnia grupa może być najliczniejsza albo najmniejsza, czyli inni testerzy. Dlaczego najliczniejsza? Bo możecie trafić do takiej firmy jak Test Army, która skupia w jednym miejscu ponad 50 już chyba testerów, którzy dzielimy się tutaj cały czas wiedzą albo z młodszymi, albo ciągniemy wiedzę od starszych, doświadczeniem kolegów. I jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa takie jak software house'y, tam może być ich zarówno dużo, jak i mało. Jeżeli będziecie mieli mnóstwo projektów, mnóstwo zespołów w danym przedsiębiorstwie, to testerów też będzie sporo, bo na każdy zespół w projekcie przypada około 2 do 3 testerów maksymalnie. No ale jeżeli będzie to mała firma, no to podejrzewam, że testerów będzie zaledwie kilku. Dlatego to też zależy od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa.